Wow, upiornie. Sorka. Coś ty taki niewychowany. Oglądamy film, Adam. Uważaj. Nie mogę otworzyć skitelsów. Cukierkowy deszcz, panie i panowie. Brawo, Adam. Ups. Ej, patrzcie. Fioletowy napój? To przez skitelsy. Fajne, co? O, ciekawe, co jeszcze potrafią. Ej. Widzicie tę paletę? Od razu lepiej. Wystarczy dolać trochę wody, żeby z cukierków zszedł kolor. Zanurzcie pędzel i zacznijcie malować popcorn. Patrzcie na te kolory. Kilka chwil i macie całą miskę. Głodni? Skąd je masz? Ciekawe, czy smakują tak dobrze, jak wyglądają. I co? O tak. Serio, pyszne. Już nigdy nie zjem zwykłego popcornu. Wkręciliście się kiedyś w coś tak bardzo, że jedliście bez umiaru? Ups! I na podłogę. Nawet nie zauważył. Kuchnia skończona. Co jest? Chyba sobie żartujesz. Cały dzień sprzątałam. Teraz mi głupio. Czemu one są takie małe? Już wiem. Macie gofrownicę? Nie będziemy robić gofrów. Wsypiemy tu skitelsy. Rozłóżcie je równomiernie. A na wierzch połóżcie patyczki. Zamykamy. I gotowe. Patrzcie, skitelsowy lizak. Eli! Co, znów nabałaganiłeś? Mam coś dla ciebie. Ej, fajne. I wygląda przepysznie. Zdrówko. Dobre, co? Przyszliśmy na thriller o tej wyspie. Aloha. Dzięki. To prawdziwe ukulele? Nic z tego, kolego. O, nic tu nie ukryłeś? W takim razie dołączę do tego cyrku. Zapraszam, moi muzykalni amigos. Uwielbiam tę robotę. Ale się nabrał? Dziwak. Chcecie zrobić sekretną biżuterię? Weźcie ulubione słodycze, na przykład Skittles. Teraz potrzebujecie nitki. Odwincie trochę i nawincie słodycze. Smacznego! Możecie również zrobić naszyjnik. Zgłodniałem od tej kreatywności. Czy chemia musi być taka trudna? Coś pysznego na pewno by mnie natchnęło. Czekolada nada się idealnie. To się nazywa perfekcyjny kawałek. To tylko odrobina cukru, mamo. Najpierw lekcje, potem przyjemności. Musisz się skupić, Lizzie. Mogę się skupić na tej misce słodyczy? Serio? Czy wszystkie mamy są takie surowe? Muszę być trochę bardziej przebiegła. Widzicie tę dużą, okrągłą szczotkę? Wygląda na to, że w środku jest pusta. Wsypcie do niej cukierki. Co to
to za odgłosy? Mam nadzieję, że to nie słodycze. Szybko, muszę włożyć wszystko do środka i udawać, że się uczę. Nic tu nie mam. Tak się uczysz? Z cukierkami! Nic do ciebie nie dociera. Och, jestem mądrzejsza niż myślisz. Czas na sekretny zapas cukierków. Chodźcie do mamusi. Jak to możliwe, że zawsze są takie pyszne? A gdy mama nic nie wie, to się nie martwi. Teraz ty kręcisz, Tina. O tak, zawsze chciałam tego spróbować. Ta-dam! Gotowa? Czas otworzyć opakowanie. Kiedy to zrobisz? Wysyp kolorowe pyszności. I zjedzmy sobie po jednym. One nigdy mi się nie znudzą. Ale mogłybyśmy spróbować czegoś innego. Jak ty to zrobiłaś, Tina? Wiem, o czym myślisz. Chcecie upiększyć zwykłą białą koszulkę? Zwińcie ją w kulkę, a potem zwiążcie gumkami. Dzięki temu uzyskacie wzór. Połóżcie na wierzchu skitelsy, a następnie popryskajcie je wodą i obserwujcie, jak puszczają kolor. Dobra, sprawdźmy efekt. Wow, ale super! Musimy wrzucić to na TikToka. Pyszna przekąska i świetna kreacja. To było rewelacyjne. Będziemy miały mnóstwo wyświetleń. Lubicie malutkie skitelsy? To na pewno spodoba wam się ten trik. Ile cukierków potrzeba, żeby zrobić jednego gigantycznego skitelsa? Zaraz się przekonamy. Ale najpierw musimy uzbierać wystarczającą ilość. To może trochę potrwać. Ciekawe, ile ich tu jest. Pewnie z milion. Zamiast liczyć, lepiej je posegregujcie. To też chwilę potrwa. Gotowe, nareszcie. Bum! Część pierwsza za nami. To teraz bąbelki. W ten sposób pozbędziemy się kolorów. Już w ogóle nie wyglądają jak skitelsy. Zwłaszcza, kiedy je zagotujecie. Patrzcie na ten gęsty cukier. Może troszkę przyspieszymy. Piękna, gładka pasta. Pora na kolejny etap. Formowanie gigantycznego cukierka. Zamieńmy tę ciecz z powrotem w ciało stałe. Wlewamy wszystko do ogromnej miski. Cierpliwości. To może trochę potrwać. Jeszcze nie kosztujcie. Gotowe. Teraz musi stwardnieć. Ło! Ile to waży! Och! W międzyczasie rozwałkujcie ciasto. Kiedy będzie płaskie, połóżcie na nie wielkiego cukierka. Och! To gorsze niż trening. Wszystko powoli nabiera kształtów. Chyba gotowe. Połóżcie ciasto na cukierku. Raz, dwa, trzy. Obracamy. Mam nadzieję, że nie pękło. Całe szczęście nie. Owinę nim cukierka i wygładzę. Wygląda już całkiem nieźle, co? Teraz wystarczy odciąć nadmiar ciasta i spryskać farbą. Mam nadzieję, że wystarczy. Już mi się podoba. Ekstra. Ostatni etap. Słynna literka S. Idealnie. Misja gigantyczny skitels zakończona. Już się do ciebie turlam. Wow! Piękny, co? I do tego w 3D. Robimy jakiś inny kolor? Może najpierw kilka fotek z tym.